Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzygodny księżyc, arcybiskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, chani pielgrzymi, a właściwie w duchu dzisiejszych czytań, można by powiedzieć, drodzy apostołowie, właśnie w drodze, bo jesteście apostołami. Dajcie świadectwo waszej wiary. Waszą pielgrzymką też przypominacie światu, że Trzeba ciągle się nawracać, trzeba ciągle budować na nowo więź z Bogiem, ale także więź z drugim człowiekiem w duchu miłości bliźniego. Ten dzisiejszy dzień jest właśnie szczególnie w tym temacie, że w Kościele uczymy się miłości Boga i człowieka i w tym kościele wędrujemy razem z Maryją. Kani, pozwólcie, że odniosę się do dzisiejszych czytań, bo one bardzo pięknie wprowadzają nas też w ten temat dzisiejszy o miłości Boga i człowieka. To właśnie dla miłości Boga i człowieka, dla nawrócenia człowieka, zostaje powołany prorok Amos. Ale to, co jest niezwykłe w tym pierwszym czytaniu, to zostaje powołany, wybrany przez Boga. A tak naprawdę zostaje odrzucony przez kapłana Amazjasza, zostaje wygnany do ziemi Judy. Idź sobie, proroku, do ziemi Judy. My nie potrzebujemy Twojego proroctwa, bo Betel to jest królewską świątynią i królewską budowlą. Jakby to, co jest królewskie z tego świata, nie potrzebowało głosu proroka. I zobaczmy. Amos odpowiada w sposób bardzo pokorny. Mówi przecież: Ja nie pchałem się do tej roboty. Ja nie jestem prorokiem więcej, nie jestem uczniem proroków. Ja po prostu jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Na pełne buty słowa kapłana Amazjasza Amos odpowiada w duchu pokory. To Bóg mnie posłał. Ja po prostu jestem tylko pasterzem i to tym, który ma najmniejszą robotę na komorze mniej znaczącą, bo nacina sykomory. Ale kochani, w tym sformułowaniu, który nacina sykomory, jest pewien bardzo ważny obraz duchowy. Sykomora jest nacięta po to, by jeszcze lepiej owocowała. To przypomina pieczęć y, opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino, gdzie w pieczęci są zawarte dwa słowa łacińskie succisa viresti". to znaczy to, co przycięte, zazieleni się na nowo, to, co przycięte, wyrośnie na nowo, to, co zburzone, zrujnowane, będzie odbudowane. Zobaczmy, prorogamos uświadamia Amazjasza i mieszkańców Betel, że musicie chcieć się odbudować. Bo to Bóg mi powiedział: Idź, prorokuj do narodu mego. Kiedy jestem pielgrzymem, idę w drodze, to jestem też wezwany do tego, by pokazać światu, żeby się chciał odbudować. Czasem, może, mamy właśnie takie czasy takiej ruiny duchowej, nędzy duchowej. Ale wierzę w to głęboko, że, że siła modlitwy, że wasze pielgrzymowanie będzie takim momentem, że będzie można powiedzieć sukcisa virestit. To, co było zrujnowane, to, co było przycinane, zieleni się na nowo. Bo wiara jest żywa. Wiara umacnia człowieka. Chani, to pierwsze czytanie jest takim bardzo ważnym czytaniem programowym. Pewnie Gdyby tu na moim miejscu stał ksiądz Infuadir Neusz Skubiusz, z którym jeździłem całe lata do waszej pielgrzymki, czy do Złotego Potoku, czy właśnie tutaj, on by jeszcze płomienniej powiedział, on by może głośniej powiedział, żebyście byli prorokami. Bo zobaczcie, w dzisiejszych czasach, i to zauważył jeden z myślicieli Abraham Joshua Heschel, że w Europie zakazano mówić prorokom. A pozwoloną gadać ideologom. I być może potrzebny jest taki prorok Amos, który nacina sykomory. Temu dzisiejszemu światu, Europie i Polsce, potrzebne jest to przycinanie, żeby to, co przycięte, się zazieleniło na nowo. Kontynuujmy naszą myśl o powołaniu prorockim. Zobaczcie, co mówi psalmista w Psalmie 85. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Słuchać, słuchanie to jest bardzo ważne słowo. To jest przecież najważniejsze przykazanie, właśnie przykazanie miłości Boga i człowieka bliźniego. Zaczyna się od słów w Starym Testamencie: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest Twoim Bogiem jedynym. Będziesz go miłował całym sercem, całą mocą, całym sobą. I potem jest w drugiej księdze i bliźniego swego jak siebie samego. Jezus te dwa przykazania połączył w jedno. Ale najpierw jest słuchaj. Wielki patron Europy, święty Benedykt, kilka dni temu mieliśmy jego święto, swoje słowa, regułę swoją zaczyna w prologu od słów. Audiofilii, precepta magistrii, posłuchaj synu, pouczeń mistrza. Najpierw posłuchaj, nakłoń ucho na to, co chce ci Bóg powiedzieć. Dopiero potem idź, prorokuj, daj świadectwo. My zapominamy często tego, że, o tym, że to słowo, słucha jest bardzo ważne. W czasie tej pielgrzymki słuchacie pewnie kateches, słuchacie rozmyślań, to jest są rekolekcje w drodze. Właśnie wiara rodzi się ze słuchania. Trzeba być młodym Samuelem, powiedział, mów panie, bo sługa Twój słucha. Dzisiaj musimy Boga słuchać. Pamiętacie tę scenę, kiedy Piotra i Jana aresztowano przed Sanhedrin, i zaprowadzono? Piotr z odwagą wiary powiedział: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Trzeba Boga słuchać. Bo, kochani, wspomniałem o tym odbudowaniu właśnie nawrócenie, o którym słyszymy też w Ewangelii, że szli, głosili nawrócenie. Nawrócenie to jest takie odbudowanie siebie, pozwolić Bogu odbudować siebie. Jest takie piękne zdanie w księdze proroka Hiob, Hioba, gdzie to jest wersja oczywiście bardziej świętego Hieronima, Wulgaty, ale jest takie zdanie, gdzie Job słyszy: Kiedy nawrócisz do wszechmocnego, kiedy wrócisz do wszechmogącego, odbudujesz siebie. Jak będziesz przy Bogu, ciągle będziesz się budował. Jak wrócisz do Boga, odbudujesz siebie. To słyszał też prorok Jeremiasz. Kiedy już miał wszystkiego dosyć, nikt go nie słuchał. Żalił się Panu Bogu, a usłyszał, jak wrócisz do mnie, jak się nawrócisz, to uczynię cię murem spiżowym. Jak się nawrócisz, będziesz mocny, nikt cię nie pokona. Właśnie to jest to przesłanie: to bycie apostołem w drodze. Wzywanie do nawrócenia to przypominanie: buduj siebie, człowieku, nie marnuj swojego życia. Zobaczmy, my jesteśmy wezwani, kiedy my zostaliśmy powołani do bycia apostołami, prorokami w dzisiejszym świecie, do bycia świadkami. Tak jak choćby błogosławiona rodzina Ulmów. Zostaliśmy powołani, jak pisze święty Paweł, wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem, my kapłani, odkrywamy powołanie. Głos Boga, i w danym momencie mówimy: Teraz nas Bóg powołał, ale tak naprawdę w planie Bożym jesteśmy powołani wcześniej. W planie Bożym już istniejemy wcześniej. To, co święty Augustyn w wyznaniach tak niesamowicie napisze, nie byłoby mnie Boże wcale, gdybym wcześniej w Tobie nie zaistniał. I te dzisiejsze dyskusje o świętości życia o ratowaniu życia, o szacunku do życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci są takie, bo ludzie zapomnieli, właśnie królowie tego świata zapomnieli, że nie byłoby na stale, gdybyśmy wcześniej w Bogu nie zaistnieli. Boga pomijają i dlatego, dlatego nie ratują życia, chcą je zabijać. Kochani, mówię o tym, bo jeśli mówimy dzisiaj o miłości Boga i miłości bliźniego, to wołanie o poszanowanie życia od poczęcia do naszej naturalnej śmierci jest naszym zadaniem apostolskim w tym czasie. Zadanie apostolskie, nasze zadanie prorockie. Każdego z nas na mocy sakramentu chrztu. Mamy upomnieć się o świętość życia, bo jesteśmy powołani tego, by być święci nieskalani przed Jego obliczem. Bóg nas nie powołał do jakiegokolwiek życia. W swoim planie Bożej miłości powołał nas do tego, byśmy byli święci nieskalani. Kochani, przejdźmy do Ewangelii, która jest bardzo ważna na ten czas dzisiejszy. Pan Jezus. Najpierw przywołał do siebie dwunastu i chciałbym na początek zatrzymać się na tym. Zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dlaczego po dwóch? Kiedy byłem w seminarium, to nam też my zadawali pytanie naszym przełożonym, bo na wyjścia kazali nam chodzić po dwóch. I zadaliśmy pytanie, dlaczego po dwóch? No to właśnie mówili, bo Pan Jezus posyłał po dwóch. Pewnie jakaś racja inna była. Ale tak nam to wytłumaczyli. Ale dobrze, po dwóch. Zobaczcie, Ewangelię głosi się we wspólnocie. Nie czynią tego samotnicy. Hasłem Waszej pielgrzymki bycie w Kościele z Maryją, kościół wspólnota. Jeśli głosimy Chrystusa, jeśli jesteśmy Jego apostołami, Jego świadkami, to zawsze we wspólnocie. Nikt nie jest samotnikiem. Nawet jak byli Ojcowie pustyni, to mieli swoich uczniów i przyjaciół. Posyła po dwóch. Pewnie gdyby na moim miejscu święta Augustyn to by grał taką grą słów i powiedziałby, że tych dwóch są potrzebnych po to, że jeden głosi miłość Boga, a drugi miłość bliźniego. Po dwóch. Bo jest w drodze jakaś. Niesamowita harmonia w głoszeniu Ewangelii. To musi być harmonia, że czynię to z miłości do Boga, z miłości do drugiego człowieka. Jestem apostołem po to, że kocham Boga, odpowiadam na jego głos i idę, bo miłuję człowieka. Bo daję mu budulec, żeby się budował, żeby się nawracał. Drugi moment, na który chcę zwrócić uwagę, to apostołowie mieli każdy swoje talenty, mieli każdy swój własny charakter. Pewnie chcieli wziąć na drogę to, o czym Jezus mówi, żeby tak za dużo nie brali, ale pewnie każdy z nich miał jakąś suknię, miał sandały na nogach. Wszystko można powiedzieć, po ludzku mieli. Ale to, co najważniejsze na tę misję, otrzymali od Jezusa. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. I potem mogli też. Nie tylko wyrzucać wiele złych duchów, ale wielu chorych namaszczali olejem, uzdrawiali. To dostali od Jezusa. Wszystkie inne materialne rzeczy mieli ze sobą. Teraz można się zastanowić, dlaczego pan Jezus mówi: przykazuje, aby na drogę ze sobą nie brali na drogę nic prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały, nie wdziewajcie dwóch sukien. Chodzi o to, żeby w tej misji nic dla nich nie było dodatkowym ciężarem. Bo już ta misja nie jest łatwa. Pójść do człowieka i powiedzieć mu nawróć się, nie jest to łatwe. Spróbujcie to zrobić we własnej wspólnocie, we własnej rodzinie. Dlatego Pan Jezus najpierw pośle apostołów, to słyszeliśmy we wcześniejszych fragmentach Ewangelii w poprzednich dniach, najpierw idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Spróbujcie ich nawrócić, a dopiero potem po wniebowstąpieniu pójdziecie na cały świat. Idźcie do swoich. Powiedzcie im, nawróć się. Spróbuj powiedzieć swojemu bratu, siostrze w domu czy sąsiadowi, nawróć się. On nie przyjmuje czasem tego do wiadomości. On się czuje cały czas nawrócony. Właśnie i nic nie może przeszkodzić, żaden materializm Chodzi o to, żeby apostowie swoje serce mieli głównie przy tej misji, do której zostali powołani, żeby ich serce nie było zniewolone rzeczami tego świata. Ale przecież też Pan Jezus nie mówi, żeby szli o gołoceni nadzy. Zwróćcie uwagę, kiedyś miałem taką dyskusję z jednym człowiekiem, była podobna Ewangelia, i, i mówi Proszę Księdza: No właśnie, Pan Jezus wam powiedział, że macie nic nie mieć. Macie iść i nic nie mieć ja mówię tak nadzy mamy iść. Mówię niech pan czyta dokładnie jest napisane nie wdziewajcie dwóch sukien czy do jednej macie prawo. Do jednej sukni macie prawo. Ale serce apostoła musi być przy tej misji musi być przy Bogu i przy drugim człowieku. Panie zobaczcie pan Jezus też nie obiecuje apostołom sukcesu. Pójdziecie, wszyscy was wpuszczą, wszyscy wam drzwi otworzą, wszyscy będą was z otwartymi ramionami przejmować, bo sukces apostoła jest po stronie Boga. Sukces ma być po stronie Boga. Apostoł czasem może dostać w głowę, może być wyrzucony, może być wyśmiany. Dzisiaj ludzie pytają trochę jak Piotr. Panie, co z tego będzie mieć? Poszliśmy za tobą. Co ja z tego będę miał, że chodzę do kościoła? Co ja z tego będę miał, że syn czy córka będzie chodzić na religię? Co ja z tego będę miał? Wiecie, jaki jest problem, dlaczego ludzie tak mówią? Bo nie chcą czekać na nagrodę w życiu wiecznym. Jeśli człowiek chce nagrodę tu i teraz, jakie jest nasze myślenie, przeniknął taki duch rynkowy, że jak coś daję, od razu mam dostać i to w nadmiarze. A Pan Jezus mówi tak. Stokroć tyle otrzymacie, kiedy Piotr mówi, że wszystko porzuciliśmy, ale otrzymacie dopiero w życiu wiecznym. I komu się chce czekać? Zobaczcie, tu jest problem. Myślę, że największym problemem w dzisiejszym świecie, o tym też trzeba powiedzieć w kontekście Ewangelii, nie jest sam ateizm. Że ktoś powie, że Boga nie ma. O wiele gorszy jest bałwochwalstwo, które dzisiaj jest. To jest niebezpieczne dla świata, bo wierzę w Boga, ale czasem bożkiem jest ważniejszym do, od Boga jest inna rzecz dla mnie. I to jest niebezpieczne. To bałwochwalstwo. Nawet nie bał Bałwochwalstwo. I Pan Jezus posyła w taką misję apostołów. I zobaczcie, właśnie sukcesu nie ma. Gdy wejdziecie w jakimś domu, was nie przyjmą. Takie zagadkowe słowa, wychodząc stamtąd. Nic na siłę. Wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Papież Benedykt XVI tak niesamowicie we Frascati, na Przyświętej świętej do młodzieży tłumaczył to zdanie strząśnijcie proch z nóg waszych. Mówił, że ono ma podwójny symbol. Pierwsze to takie oddzielenie moralne, etyczne. Apostoł idzie z dobrą nowiną idzie ze światem wartości Chrystusa. Ktoś mówi nie, strząsa proch i mówi: Dobrze, ja ci daję Chrystusa, nie chcesz, to ja odchodzę. Idę dalej robić swoje. A drugie, strząśnicie proch z nóg waszych, takie oddzielenie materialne. Jakby apostowie chcieli powiedzieć: Przyszliśmy do Was, dać Wam tylko Chrystusa, my nic innego od Was nie chcemy, nie chcemy rzeczy tego świata. I proch strząsamy z nóg idziemy dalej. Kani, zobaczcie, to wezwanie do nawrócenia jest tutaj cały czas, to co mówię, istotą waszego też pielgrzymowania, ale wyrzucali wiele złych duchów, wielu chorych namaszczali. Chorzy, cierpiący, cała miłość bliźniego. Przyznawam się szczerze, wczoraj szykując się do tej homili, przejrzałem sobie życie duchowe świętego Pelczara, Sebastiana Pelczara. Tak wam powiem, że zmarł arcybiskup Stanisław Nowak, kiedy go zapytałem krótko przed śmiercią, taki wywiad z nim miałem ostatni za jego życia, zapytałem jaka książka duchowa była w jego czasach w seminarium. To odpowiedział mi, że życie duchowe świętego Sebastiana Pelczara czytaliśmy od przodu do tyłu i od tyłu do przodu. Non stop. I pisze święty biskup w życiu duchowym o miłości bliźniego, mówi tak: Miłość bliźniego z odniesieniem do tych słów wielu chorych namaszczali, olejem, uzdrawiali. Miłość bliźniego idzie w czterech kierunkach. Miłować bliźniego trzeba najpierw umysłem, myślą. Znaczy nie mogę mieć złej myśli w sobie, nie mogę źle myśleć o drugim człowieku, a potem udawać, że go miłuję. Drugie, miłość bliźniego miłuje się sercem. Właśnie, bo w sercu nie może być miejsca na szemranie, na plotkowanie. Abba Pojman, jeden z ojców pustyni, powiedział, mówił o milczeniu, powiedział takie słowa w swoim powiedzeniu, a po wtegmacie tak to są sentencje ojców pustyni. Powiedział, że jest taki człowiek, który, który mówi, że milczy, bo ma usta zamknięte, ale ciągle gada, bo jego serce szemrze. Że milczenie nie polega na tym, że zamkniesz usta, nic nie mówisz, złego o bliźnim. Ale twoje serce szemrze, plotkuje, obgaduje go, a mówi: Jest taki, który ciągle gada, usta mu się nie zamykają, ale tak naprawdę milczy, bo nie mówi nic niepotrzebnego. Zobaczcie, miłować sercem to właśnie nie szemrzeć. Nie szemrzeć moim bliźnim. Trzeci moment: miłować bliźniego słowem. To jest bardzo poważny problem dzisiejszych czasów. Słowem można Zbawić, ale słowem można zabić. Słynny hejt w internecie. Ciągle się z tym zmierzamy. Niedawno ukazały się takie badania socjologiczne, gdzie badano grupę młodych ludzi, którzy nie radzą sobie ze słowem, które zabija, z hejtem. I okazało się, że w grupie. Od siódmego, powtarzam, od siódmego roku życia do szesnastego w Polsce jest największa liczba samobójstw. Od siódmego do szesnastego, bo młody człowiek nie radzi sobie z tym, że go wyśmiewają, uderzają go słowem, niszczą go słowem. I ta liczba wzrasta. Ta liczba wzrasta każdego roku. Kochani, miłość bliźniego to jest także miłować słowem. Moje słowo ma budować. Ma pomagać człowiekowi w odbudowaniu siebie. Jest taki też, Abalonio, Ojciec Pustyni, fantastyczna myśl. Mówi, że gdybym wcześniej nie zburzył wszystkiego, nie mógłbym odbudować siebie na nowo. Czasem trzeba zburzyć ten egoizm, to złe myślenie o drugim człowieku, żeby siebie budować i budować bliźniego. I wreszcie czwarty moment, święty biskup Sebastian mówi, że miłować czeka uczynkiem. Ale stanąć w prawdzie, że ten mój czyn rzeczywiście wypływa z miłości i miłosierdzia. Kochani, chcę wam życzyć, żeby wasza droga była takim odważnym świadectwem apostolskim i prorockim. Żeby była świadectwem do nawrócenia dzisiejszego świata i człowieka, żebyście się tą drogą ciągle odbudowywali. Że musicie mieć sobie tego ducha apostolskiego. Jest bardzo ważne, żeby zachować wierność sakramentowi chrztu, przyrzeczeniom chrzcielnym. Jest właśnie to, że moja wiara ma być żywa, ma iść z wiarą. Mówić ludziom, że nie tylko wierzę w Boga, bo to jest proste wierzę, że Bóg jest, ale wierzę Jemu. Wierzę i ufam Bogu. Takie świadectwo dajcie. Pani, bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny, jako niedziela możemy tu z wami być. Bo niedziela też się zmaga. Teraz coraz bardziej będziemy się zmagać z innymi przeszkodami administracyjnymi, bo już odczuwamy to. Ale zmagamy się ciągle też z człowiekiem, z czytelnikiem. Czasem ludzie dzwonią i proszą o modlitwę, a czasem nas przez telefon wyzywają. Też módlcie się za nas, proszę, żebyśmy byli tym apostołem takim odważnym, jak ksiądz Skubi zawsze chciał, żeby niedziela była taka odważna, taka, żeby nie było kompromisów z duchem tego świata. Na koniec zacytuję Wam słowa, które nam święty Jan Paweł II powiedział przy poświęceniu częstowskiego seminarium 15 sierpnia 1991 roku. Byłem wtedy klerykiem na drugim roku. Papież powiedział wtedy takie słowa, życzył nam klerykom, byśmy z odwagą stanęli pod krzyżem Chrystusa wraz z Maryją, z odwagą ewangeliczną, bez jakiegokolwiek lęku i kompromisu z duchem tego świata. Bo słowo kompromis nie jest słowem chrześcijańskim. Jego nie ma w Ewangelii. Nie ma takiego słowa w Ewangelii. W Ewangelii jest słowo wspólnota, jest miłość, prawda i jest słowo dialog, rozmowa. I tego Wam życzę, żebyście nie mieli kompromisu z duchem tego świata, ale szli odważnie jak apostołowie w drodze, wzywali do nawrócenia i sami siebie odbudowywali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.